kwietniu wyruszam swoją pierwszą trasę koncertową, także nie możecie ze mną tam zabraknąć. Będziemy się świetnie bawić w takich miastach jak Katowice, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Wrocław i Toruń, także koniecznie daj znać, w którym mieście będziesz. Jeżeli nie masz jeszcze biletów, to klikaj w link, który znajdziesz w opisie tego filmu i widzimy się na koncertach. A jak mieszkało się z Julką, jak już nie byliście razem? Po prostu się delikatnie te drogi rozjechały, nie? W tej stronie. Gdzie uważasz, że jest ta granica tej inspiracji? Na pewno przekroczyłem ją. Czujesz, że w takim razie właśnie Budda jest twoją konkurencją, taką YouTube'ową? Cześć, moim gościem dzisiaj jest Czajnik. Dzień dobry. Bardzo miło, że przyszedłeś do mojego studia i że możemy sobie tak porozmawiać, bo jesteś dla mnie ciekawą postacią z tego względu, że twoim największym, wiesz, zamiłowaniem jest tak naprawdę YouTube. YouTube od strony analitycznej, nagraniowej. Co cię najbardziej w tym YouTubie fascynuje? Na wstępie w ogóle chciałem ci podziękować za zaproszenie, bo bardzo doceniam to, że w sumie tu jestem, jeszcze szczególnie od takiego dużego twórcy, jakim jesteś ty. O, dziękuję. Bardzo mi miło, szczerze, że zaprosiłaś, dziękuję. Co mnie fascynuje najbardziej w YouTubie? Wydaje mi się naprawdę, że na całym rynku YouTube'owym nie ma sufitu. Poza tym, coś co wy robicie dużo lepiej, da się to przekuć też w zupełnie inne biznesy, interesy równoległe do samego faktu prowadzenia YouTube'a. A kto tak naprawdę od początku ciebie zainspirował do tego, żebyś założył ten kanał? Pierwsza styczność, to ja nie wiem, czy ty wiesz, ja zaczynałem od Counter-Strike'a, w ogóle od gier. Zainspirował mnie Adrian, w ogóle z Freezem kiedyś nagrywał, nie wiem, czy ty kojarzysz. Oglądałem sobie wtedy jak coś... To jeszcze za czasów, wiesz, pewnie jeszcze sprzed tak, Pokemonów. Tak, zdecydowanie jeszcze chyba przed Pokemonami to było. Ja wtedy Freeza nie znałem, ale znałem Adriana właśnie i gdzieś tam on był taką jedną z pierwszych chyba inspiracji. Ogółem taki rynek CS-owy bardzo, bo ja też byłem graczem i dużo grałem, więc gdzieś to mnie inspirowało, plus widziałem tak zupełnie szczerze na tamten moment, że po prostu oni dostawali skiny, a ja chciałem mieć po prostu skinki w grze i gdzieś to mnie tak bardziej zmotywowało, ale... Nie udało się, po prostu. Nie udało się CS-owo, gdzieś tam w gierki. I później z dwoma kumplami zbudowaliśmy kanał piłkarski, bo gdzieś piłka w moim życiu od początku mi towarzyszy, odkąd pamiętam w sumie tak naprawdę. I zbudowaliśmy sobie we trójkę kanał piłkarski, który tam osiągnął pułap 100 tysięcy subów chyba. No właśnie, jestem ciekawa, czy gdyby nie YouTube, to widziałbyś siebie w Ekstraklasie? Jest coś takiego, że to było takie twoje marzenie? Nie wiem, czy byłbym taki dobry, ale wiadomo, że marzeniem każdego dzieciaka grającego w piłkę jest chyba gdzieś zagranie na takich dużych stadionach. I chciałbym. Mam nadzieję, że nawet YouTube mi to umożliwi, bo jak widać, no, twórcy robią przeróżne rzeczy w dzisiejszych czasach, szczególnie za granicą. Logan jakiś występuje na WWE na przykład, czy biją się w boksie, więc myślę, że piłka nożna gdzieś się też niedługo może zacznie z tym krosować. Mam taką nadzieję. A jak często uczęszczasz teraz na treningi piłki nożnej? Prawie wcale. Okej. Okay, niestety prawie wcale, no. Czyli to zeszło trochę na taki dalszy plan ze względu na twoją działalność YouTube'ową. Tak. Co prawda bardzo chaotycznie prowadzoną uważam, przynajmniej z mojego takiego punktu widzenia, jeżeli chodzi o YouTube'a. Po prostu dużo nie wiem. Jestem młody, popełniam dużo błędów, uczę się i raczej z tego to wynika, że czas, który potencjalnie mógłby być lepiej spożytkowany, no niestety jest stracony na naprawianie i poprawianie błędów, które gdzieś tam popełnię. No wiesz, ale to nie jest trochę tak, że w momencie, kiedy jesteśmy młodzi, to właśnie o to chodzi w życiu, żeby, wiesz, uczyć się, popełniać te błędy, później naprawiać coś, osiągać coś, co w pierwszej kolejności wydaje się nam, że jest niemożliwe. To są właśnie te takie, wydaje mi się, że superlatywy młodego człowieka i bycia w ogóle osobą też medialną i działającą w internecie, bo my mamy po prostu szersze do tego spektrum i możliwości. Po części się z tobą zgadzam, że to jest fajne, bo jednak uczenie się na własnych błędach też dużo bardziej zapada w pamięci, ale posiadanie mentora w pewnej dziedzinie ułatwiłoby to, że jednak tych błędów bym nie popełniał, tylko już ewentualnie inne, takie, na które gdzieś tam mentor by mnie uprzedził o swoich błędach, załóżmy, a ja już bym pewnie popełniał kolejne zupełnie inne. Dużo bardziej ważne, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi? Wiem. Że nie traciłbym czasu na takie głupoty, dla którego kogoś już są oczywiste po prostu. Czyli chodzi ci tutaj tak naprawdę o tą ścieżkę internetową głównie, nie? Bo tak. W życiu twoim prywatnym, kto jest takim twoim wsparciem, twoim właśnie mentorem od życia? Mentorem od życia? Bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że bardzo dużo do mojego życia wniósł brat i ogółem rodzice. Mama mnie, wydaje się, że całkiem dobrze wychowała i wniosła takie fajne wartości, którymi się kieruje w życiu. Poza tym moi rodzice gdzieś tam też od zawsze pomagali, głównie ludziom dookoła, nawet bardziej niż sobie bardzo często. I gdzieś to tak zostało. Takie, to jest fajne uczucie po prostu. A czujesz, że twoi rodzice i twoja rodzina rozumie ten twój świat? Wydaje mi się, że tak. Okej. Okay. Wydaje mi się, że tak, że może nie w takiej skali, jakbym powiedział, że o, mogliby zaraz zacząć tworzyć swoje treści, czy coś w tym stylu, ale że rozumieją nawet moje zaangażowanie. Ogółem wyprowadziłem się kilkaset kilometrów od domu i no wspierają mnie dalej w tym, pomimo tego, że mnie z nimi nie ma i widzimy się bardzo rzadko, uważam jak na to, że się, no ludzie ogółem
dużo częściej się widzą ze swoimi rodzinami niż ja na przykład, a mimo tego dalej mnie wspierają, nikt się na mnie nie obraził, trzymają kciuki, a nawet jak mogą, to pomagają. To jest właśnie super, bo jak czasami rozmawiam z dużymi twórcami, to oni wręcz w pierwszej kolejności doradzają się swoich rodziców. Jak jest w twoim przypadku? Czy ty właśnie masz tak, że dostarczasz im treści i już potem mówisz, mamo, dobra, oglądnij, czy właśnie masz tak, mamo, czy to jest dobre do internetu? Bardziej chyba już im dostarczam. I w ogóle od samego początku, nawet jak już ten kanał z Counter-Strike'a robiłem tak na starcie, to ja nikomu tego nie mówiłem. Nie chwaliłem się tym, gdzieś tak robiłem sobie to w zaciszu mojego pokoju i po prostu już później widzieli finalny efekt, który się pojawił. Bardziej zapowiadaliśmy z chłopakami ten projekt piłkarski i wtedy chyba mieli okazję oglądać przedpremierowo od produkcji, ale nie pamiętam już, bo to było dawno. A kto kupił ci twoją pierwszą kamerę? Wiesz co? Nie licząc takich pewnie czasów, gdzie za dzieciaka dostałem coś może, żeby sobie popstrykać, ponagrywać, to taką pierwszą faktycznie dobrą to raczej sam sobie kupiłem. Jaka to była? Jaki model? Lumix G7 chyba? Jak mam powiedzieć szczerze, to nie jestem sprzętowy już teraz. Zostawiłem to ludziom, którzy się na tym znają i nie ingeruję w to. Po prostu raczej rzucam pomysł, mówię, jakbym chciał, żeby było nagrane, no i ogarniają po prostu za mnie. To jest fajne, że już możesz tak naprawdę być trochę kontrolerem jakości, a niekoniecznie ty musisz tą jakość dostarczać, nie? Staram się, żeby tak było, ale nie zawsze to też wychodzi. Jeszcze szkolimy ludzi, więc no uczą się po prostu. Ciężko też przekazać w sumie tyle lat doświadczenia komuś, kto wchodzi na przykład dopiero do branży, nie? No właśnie, bo ty też tak naprawdę wchodziłeś do branży i miałeś takich, można powiedzieć, swoich pomocników, takich swoich wzorców. Ile jest prawdy w tym, że początkowo też byłeś montażystą Dubiela, bodajże też Teamu X? Gdzieś tam współpracowałem z Julią Kosterą, chyba chwilę Natsu montowałem, jeżeli dobrze pamiętam. No, ogółem gdzieś tam te kręgi bardziej warszawskie. Byłem montażystą i ciekawa sprawa, bardzo to lubiłem. To nie traktowałem już w tamtym momencie tego jako pracę. I wydaje mi się, że akurat ci twórcy, z którymi pracowałem, bardzo to doceniali, pomimo tego, że ty wiesz, jak to jest i to jest praca czasami może nawet sięgać 24/7, bo dla danego twórcy montażysta, jaki jeszcze jest jeden, bo ja byłem sam ogółem, o dla Lexi też montowałem na przykład, to dostawałem materiały o godzinie 15, a na 20 miały być. No i niezależnie od tego, co robiłem, to wiesz, o co chodzi. Ale dostarczałem, bo starałem się, bo dla mnie to była pasja bardziej. I poza tym ja to też traktowałem jako pewnego rodzaju naukę, że widziałem, co oni robią, delikatnie sobie notowałem, podglądałem, zastanawiałem się, co można zrobić lepiej i działałem tak, jakbym robił po prostu dla siebie. A oni już wtedy jakby podłożyli ci pod nos jakąś umowę? Typu, możesz dla nas montować, ale no nie możesz podglądać tego, co robimy z takiego backstage'u. Okay, jak na to patrzysz? Czy to ci dało jakby taki jakiś start względem tej drogi YouTube'owej? Nic z tych rzeczy nie dostałem od nikogo. Wręcz przeciwnie, wymogi na przykład dla pracy na początku, dla pracy przy Teamie X był taki, że musiałem dojeżdżać. Tylko, że ja tam miałem jakoś 30-40 minut autem i ja uznałem, że trochę szkoda mi czasu, bo nawet jeżeli mam poświęcić ten czas, to wolę już montować te 40 minut w jedną stronę w ogóle, niż siedzieć w aucie. I potencjalnie na tamten czas byłem na tyle dobry, że zgodzili mi się po prostu jako jedynemu na ten układ, więc raczej szli mi jeszcze bardziej na rękę, niż gdzieś tam ze mną, że tak powiem, wojowali czy walczyli. A z kim współpracowało ci się na tamten moment najlepiej? Chyba z Pawłem dla pieniędzy. Pawłem Swinarskim. Chyba najbardziej. Tam jakieś poboczne projekty realizowałem, bo nie montowałem kanału dla pieniędzy, ale chyba z nim. Ze wszystkich chyba był najfajniejszym takim pracodawcą. Okej. Okay. No właśnie, wspomniałeś, że montaż, wspomniałeś, że YouTube, piłka nożna. Jakie miałeś takie zajawki, jak byłeś dzieciakiem? Bo tak naprawdę piłka nożna czasami stanowi takie całe życie, ale mam takie wrażenie, że ty raczej chwytałeś się wielu rzeczy. Wielu. Jakbym dużo młodszy, to Lego. Też zwróciłem uwagę na kwiatki, które tu stoją. Lego bardzo dużo miałem, przeróżnego i miałem taką wystawę na parapecie, na szafkach, wszędzie stały jakieś złożone zestawy. Co prawda to tak raczej poniżej 12 roku życia. W górę już myślę, że piłka nożna głównie przejęła taką znaczną część, ale gdzieś tam troszkę sobie gram na gitarze, na pianinku, coś poklikam, zdarzają się takie rzeczy fajnie. Też. Czyli możesz też powiedzieć, że komponujesz. No w sumie powoli mógłbym powiedzieć, że zaczynam, bardziej uczę się jeszcze. Wiesz, tak z doskoku przy tylu godzinach pracy, gdzie poświęcam zdecydowaną większość na YouTube'a i ogółem rozwój firmy, bo to już nie tylko sam YouTube, a cała firma, nie ukrywam, że ciężko znaleźć czas na dodatkowe takie aktywności, jak na przykład instrumenty. A jak twoim zdaniem różni się ten kanał, który teraz prowadzisz, od innych swoich kanałów, które prowadziłeś wcześniej, wiesz, jak zaczynałeś na YouTubie? Zdecydowanie jest dużo bardziej przemyślany, bo też dużo więcej czasu przesiedziałem z chłopakami, w ogóle z moimi wspólnikami, nad analizą tego, jak to działa i co dlaczego się robi, co dlaczego się mówi, co dlaczego się pokazuje, co jest zbędne, niezbędne, więc jest dużo bardziej przemyślany. Te pierwsze kanały
szczególnie ten piłkarski, to była bardziej taka połączenie trochę zabawy z pracą, co nawet jeszcze wtedy nie stało się pracą, w ogóle na pełen etat i ten piłkarski kanał nawet nie zarabiał na tyle, żebym mógł sobie pozwolić, żeby z tego żyć. Mhm. Raczej było to taką, no właśnie bardziej zabawą, tak jak powiedziałem. Dlatego też te treści były luźniejsze, bardziej takie właśnie, jeszcze bardziej rozrywkowe, nie do końca przemyślane. Teraz jest to bardziej maksymalizowane, bo ja ogólnie jestem maniakiem optymalizacji i maksymalizacji wszystkiego, nawet swojego życia pod kątem tego, że jak wstaję z łóżka, to jak blisko, nie wiem, leży telefon czy szklanka wody, żeby od razu rano się napić, przygotować sobie wcześniej. Tak samo przekładam to na pracę i teraz dużo bardziej nad wszystkim myślę, od A do Z. Bardziej analizujesz swój kanał i stricte pchasz to w ten sposób, żeby zrealizować to, co gdzieś tam na tej liście sobie wypisałeś i masz zaplanowane, aniżeli kierujesz się spontanem. No najwięcej takiego spontanu jest dodawane w ogóle do samego planu. Czyli jak planujemy, to wtedy najwięcej sobie możemy pomysłami się przerzucać w ogóle z całym zespołem i wtedy decydujemy się na pewne kroki. No i żeby oszczędzić potem pracy w przygotowaniach, na planie, montażystom, chociaż tego i tak jest masakrycznie dużo, ostatni film to aż szkoda gadać, jak dużo pracy tam było, 808 godzin chyba chłopaki łącznie spędzili, jeżeli się nie mylę, nad montażem jednego filmu. Także sporo. I równie sporo to kosztowało. W każdym razie dlatego chcemy jeszcze bardziej optymalizować to i po prostu najwięcej pracy i czasu włożyć w moment planowania, żeby potem przełożyło się to na skrócenie czasu pracy przy realizacji. Powiedziałaś 808 godzin, to jest naprawdę mnóstwo i to jest tylko na jeden film. Mhm. To nawet jak na nasze realia, to jest naprawdę bardzo dużo. Czujesz, że ten film ci się opłaci? Kompletnie nie. Okej. Okay. Kompletnie. W sensie, jeżeli mam być szczery, no to dodatkowo po prostu tam się pojawiła reklama lodów. Być może, nawet nie wiem, jakie będą z tego jeszcze przychody, zarobki, obroty, w ogóle wszystko. Nie wiem, jakie to wygeneruje zasięg i jak się przełoży na sprzedaż, ale może potencjalnie tylko z tego powodu, jakkolwiek to się będzie opłacało. Ale czy tak będzie, jeszcze nie wiem, bo żadnych raportów jeszcze nie, na ten moment nie dostałem, więc nie potrafię powiedzieć. No, kiedyś wspomniałeś o tym, że motywowała cię zabawa, motywowały cię jakby rzeczy, które i tak robiłeś z zajawki. Czuję, że teraz YouTube też robisz to dalej z taką pasją i zajawką, czy głównie jednak mobilizuje cię to, żeby to zrobić wedle schematu, albo właśnie są jakieś inne korzyści, które... Sam fakt schematu jest dla mnie zajawką troszkę, nie ukrywam, że mi się to na przykład nie wyklucza, ale powiem ci szczerze, że dalej to jest chyba bardziej takie, robię to sam dla siebie, no i razem z chłopakami oczywiście, robimy to tak bardziej, żeby sobie udowodnić, że potrafimy zrobić fajny, naszym zdaniem, produkt i który, tak jak już zdążyliśmy tu wspólnie powiedzieć, się kompletnie nie opłaca, więc gdybym raczej szedł w tym drugim kierunku, żeby to maksymalizować, to raczej te treści wyglądałyby zupełnie inaczej niż w ten sposób, że mi kilku montażystów łącznie właśnie spędza ponad 800 godzin pracy nad jednym filmem, który ma kilkanaście minut. A w którym momencie stwierdziłeś, dobra, to już jest ten moment, w którym ja już sobie nie będę montował filmów, w którym już warto zatrudnić tego montażystę, który mi w tym pomoże. Kiedy to było, tak, jeżeli chodzi o oś czasu działania twojego? Paradoksalnie współpracowałem z niektórymi montażystami już przy pracy nad kanałami twórców innych. Już uczyłem równolegle innych ludzi, którzy w sumie zarabiali razem ze mną. Nawet niektórzy by zrobili tak, żeby gdzieś tam procent z tego brać, pewnie nawet większy. Mi się zdarzały sytuacje, w których jak ja po prostu nie miałem czasu czegoś wykonać, no to gdy miałem dobrego montażystę, który ze mną współpracował, to gdzieś przerzucałem na niego cały materiał i całe też zyski, które przychodziły potencjalnie z pracy, no bo jakoś tak miałem, że nie do końca to jest ze mną, żeby tak po prostu pośredniczyć. Jakoś nie potrafiłem, tak? Na tyle to fajnie wyszło, że do tej pory z niektórymi ludźmi współpracuję dzięki temu, że już wtedy ich uczyłem. I teraz mogę też im dać fajne miejsce pracy, w którym no, zarabiają fajne pieniądze, uważam. W tym momencie ilu montażystów pracuje tylko i wyłącznie na twój kanał? Mój kanał jest bardzo nieregularny, główny oczywiście, jest bardzo nieregularny, chociaż mam nadzieję, że w tym roku uda się troszkę więcej tych produkcji wyprodukować. Kurczę, nie chcę cię oszukiwać, bo nie wiem, ile osób pracowało na przykład nad najnowszym filmem, ale myślę, że minimum 5, maksymalnie 9. Obstawiam. Nie liczę też ludzi, którzy robili animacje z osobna, bo tam dwóch chłopaków było z zewnątrz, jako podwykonawcy po prostu i zrobili mi tam taką planszę. Widzę też to, że ty i tak nie odpuściłbyś sobie tego, żeby to zostawić tylko tym osobom i na pewno coś dołączasz od siebie. Co no, siedzieliśmy tam. Ogółem najbardziej to, co ja dołożyłem w najnowszym filmie i nie tylko ja, ale no tak jak wspomniałem, czy to Ostry, czy Justek też potrafią ze mną posiedzieć przy filmach z tej właśnie bardziej, powiedzmy, innej strony, że nie technicznej stricte pod kątem nałożenia muzyki, efektów, tylko właśnie dlaczego ma być właśnie tego rodzaju muzyka, jakie słowa mają być konkretnie wypowiedziane, żeby jak najbardziej zaangażować widza i to tak dosłownie, konkretnie co do słowa. No i z tym uważam, że jeszcze nawet może ja po prostu nie przekazałem tego moim montażystom czy chłopakom, żeby aż tak to zrozumieli. I sam fakt całego ułożenia historii, co dlaczego się zadziało, chociaż tamtej historii akurat na najnowszym filmie jest mało. Takiego, że tak powiem, może właśnie z tym doświadczeniem i wyczuciem. Jeszcze nie udało mi się tego nikogo nauczyć. Chociaż mam parę ludzi, którzy potencjalnie sobie z tym też poradzą. Ile jest prawdy w tym, że w tym momencie jakby twój zespół łączny twojej firmy liczy 30 osób?
koło 30, bo jest to rotacyjnie. Także czasem zatrudniamy kogoś na okres próbny, zwalniamy, zatrudniamy dwie osoby na przykład. No, na razie oscyluje to w okolicach właśnie 30 osób łącznie i chyba, jeżeli się nie mylę, to w tych 30 osobach nie liczymy też ludzi, którzy pracują z nami zdalnie, bo oni bardziej jakby są z doskoku, nie? Więc raczej chyba, jeżeli... Ale tu mogę kłamać i mogę się mylić, że może to być inna liczba, ale jeżeli dobrze pamiętam, to raczej tak to wygląda, że koło 30. A jak wygląda tak insight struktura waszej firmy? Bo to można powiedzieć jest twoja i twoich przyjaciół firma. Mhm. Można tak powiedzieć, jak najbardziej. No na samej górze jestem w sumie ja z Justkiem i Ostrym na ten moment, gdzie najwięcej się zastanawiamy nad tym, jak to ma funkcjonować. No jak struktura firmy, no po prostu dalej są kierownicy, jacyś dyrektorzy, bardziej u nas kierownicy, raczej my jeszcze pełnimy funkcję te na stanowiskach dyrektorskich, kierownicy i po prostu ludzie z zespołami. Z którym z chłopaków czujesz, że masz taką najbardziej bliską więź, taką najbardziej zażyłą relację? Ostrego znam najdłużej, zdecydowanie, bo gdzieś tam się znamy od podstawówki, ale z kolei teraz on się bardzo mocno zaangażował w sport i on właśnie spełnia te marzenia piłkarskie i mam szczerą nadzieję, że mu się uda, a nawet wiem, że mu się uda w sumie, więc trzymam za niego kciuki i też go gdzieś tam wspieramy, więc on bardzo się odłączył też w sumie od tej firmy i po prostu gdzieś tam kopie w piłkę. I teraz dużo więcej czasu właśnie spędzam z Justkiem. Wydaje mi się, że ta więź gdzieś bardziej się tutaj teraz zaciska niż z Ostrym na tamten moment. Po prostu się delikatnie te drogi rozjechały, nie? W dwie strony. A z kim w takim razie miewasz najwięcej spin? Bo na pewno zgrzyty też bywają, jak w każdej ekipie. Wiesz co? Jeżeli chodzi o samą strukturę firmy, to ludzie nie za bardzo chcą się ze mną kłócić, raczej. Okay. Mało kto. Ale najwięcej zgrzytów to mam zdecydowanie z Ostrym. Okej. Zdecydowanie o wszystko po prostu, co się da. No Ostry jest taki bezpośredni bardzo, nie wiem jak ci to powiedzieć inaczej. Potrafi sobie wejść do mnie do pokoju, wejść do szafy, zajrzeć do szafki, w której mam słodycze, wziąć i po prostu wyjść. Okay. Bez niczego, więc jakby... No, delikatnie konfliktową osobą może być, ale taki jego urok. A jak ciebie w takim razie opisaliby twoi przyjaciele, jak sądzisz? No nie mi chyba na to pytanie odpowiadać, raczej trzeba by było ich pytać. Ale jakbyś miał wymienić takie trzy cechy, które uważasz, że trzymają ich w związku z tobą, czyli dlaczego oni się z tobą przyjaźnią, to na pewno potrafisz wymienić takie. Myślę, że mogliby uwzględnić to, że jestem pracowity, bo to nawet usłyszałem od pracowników, że fajnie, że jak coś realizujemy, to że robimy to wspólnie, a nie na zasadzie szef i pracownik po prostu, tylko że właśnie i ja i chłopaki działamy jak liderzy bardziej na zasadzie chodźcie, zrobimy to razem, zrobimy to tak i tak. I to myślę, że ludzie doceniają, że jesteśmy z nimi, a nie nad nimi, że jesteśmy pracowici i że faktycznie w to wkładamy no całe serducho. Nie wiem, co jeszcze mogliby powiedzieć, szczerze mówiąc. Ale fajnie, to wydaje mi się, że to też jest podstawa, żeby móc siebie określić jakimiś takimi cechami też pozytywnymi, żeby nie zawsze tylko siebie, wiesz, krytykować i ja rozumiem to, że jesteś wymagający też w stosunku do siebie chyba najbardziej. Tego znalazłbym więcej chyba, no. Tak, aczkolwiek właśnie też chciałam, żebyś tutaj spojrzał na siebie też trochę takim łagodniejszym okiem. Ale na pewno zdarzyły się osoby, które nie do końca miały szczerą z tobą relację. Ile wymieniłbyś takich osób na swojej drodze, którzy nie do końca przyjaźnili się z tobą dlatego, bo jesteś taki, tylko po prostu też dla korzyści. Kilka na pewno, odpowiem na pytanie. Kilka na pewno, ale podchodzę do życia w taki sposób, że każda relacja jest pewną wymianą benefitów. Każda, dosłownie, czy to przyjacielska, romantyczna, z rodzicami, czy z kimkolwiek innym, czy nawet, załóżmy, ze zwierzakiem. I o ile można określić relację ze zwierzakiem, chyba tak. To jest wymiana benefitów. No bo wyobraź sobie, że ty nakarmisz zwierzaka, a on dzięki temu przyjdzie do ciebie i się poprzytula. No to on zyskuje, załóżmy, jedzenie po prostu, a ty miłą chwilę ze zwierzakiem, bo się poprzytula. Z przyjacielem na przykład, z jednym będę mógł pójść na piłkę i on poświęci mi swój czas, a ja w zamian za to jestem w stanie mu się wdzięczyć tym samym, jeżeli on tego potrzebuje, załóżmy, też pójść na piłkę i idealnie się zgrywamy, albo przyjedzie do mnie ktoś z drugiego końca Polski, bo ja potrzebuję porozmawiać na przykład o czymś, a on akurat obecnie jest osobą, która może mi w danym temacie doradzić, czy to prywatnym, czy firmowym, nie ma znaczenia, a ja w zamian za to na przykład jestem w stanie odwdzięczyć mu się storką, powiedzmy. To może nie jest to za każdym razem stuprocentowo wymiana równa, że taki benefit za taki, ale jeżeli ktoś jest realnie kumplem i przyjacielem, to ja na przykład nie patrzę na to z tego względu, że ktoś się zadaje ze mną, bo ja mam zasięgi, czy coś takiego. Ja to rozumiem i to niestety jest wartość, która w moim życiu się pojawiła, no i już się jej nie pozbędę i muszę z tym żyć, muszę się z tym pogodzić. Ale tak naprawdę ktoś inny może będzie w stanie mi wnieść po prostu miłą rozmowę, tak jak nikt inny. I jeżeli będę mu się w stanie odwdzięczyć lub sam by chciał i mi to będzie odpowiadało, to nie widzę w tym problemu, szczerze mówiąc. I wszystko jest dla ciebie takie zero-jedynkowe? Bardzo dużo rzeczy, nie wiem czy wszystko. Jesteś osobą, która się bardzo kieruje takim, powiedzmy, instynktem, ale też zdecydowanie bardziej logiką. Bardziej logiką chyba, no. A czujesz, że ktoś nadwyrężył właśnie to, żeby tych storek nie była jedna, dwie storki, tylko wiesz, że już czułeś, że to było już takie naprawdę nachalne? Miałem kilka takich sytuacji. Raczej nie chcesz się z tym Zdecydowanie nie, nie ma potrzeby. A masz tak, że kiedyś
wyszedł ktoś do ciebie z inicjatywą dołączenia do jakiejś grupy, proponując ci na przykład właśnie w zamian za to jakieś benefity, takie, o których wspomniałeś, czyli na przykład właśnie popularność, pewnie jakieś storki, nie storki. Tak bezpośrednio chyba nie. Okay. Co prawda gdzieś tam przed powstaniem Goats Boxdel proponował wspólny projekt. My go wtedy zrzuciliśmy ze względu na brak możliwości wykonania tego projektu po prostu pod kątem produkcyjnym, bo nie poradzilibyśmy sobie z produkcją. Chyba tak zjednokowo nikt do mnie z niczym nie przyszedł. Wydaje mi się, że ja troszkę taką aurą emanuję, która ludzi może troszkę odpychać. Nie wiem, czy błędnie tak myślę, czy nie, ale mało ludzi mi cokolwiek proponuje. Ja też w jakimś cudem, że tak powiem, wybiłem się, gdzieś zaistniałem w bardzo hermetycznym mimo wszystko otoczeniu, bo nie krosowałem się z twórcami. Jakoś tak po prostu moje filmy, no ja wiem dlaczego, ale moje filmy zaczęły siadać, zaczęły zdobywać wyświetlenia, też dlatego, że nadmiernie analizowaliśmy z chłopakami i po prostu dlatego osiągnęły takie wyniki. I wydaje mi się, że ludzie troszkę to traktują tak, jakbyśmy my byli zamknięci w swojej grupie. Mam dosłownie paru twórców, z którymi gdzieś tam się przez całą karierę skrosowałem. Ale nie miałem okazji, tak jak ty zapytałaś, żeby ktoś jakoś tak z taką większą propozycją przyszedł. No, Karol był ze mną na spotkaniu jednym, ale to nie wiem, czy o tym możemy powiedzieć. To coś faktycznie mi proponował, nawet przyjechał do mnie wtedy do Katowic i proponował, ale już byłem chyba na takim etapie, że zdecydowałem, że jednak wolę sam spróbować zbudować to, co gdzieś tam dalej próbuję budować. I czujesz, że właśnie to wyszło ci na dobre? Że postawiłeś na siebie? Chyba jeszcze za wcześnie, żeby to mówić, tak mi się wydaje. Na pewno bardziej mnie to satysfakcjonuje. Mnie, bo niekoniecznie wszystkich by satysfakcjonowało, ale mnie to, że pracuję nad swoim, to zdecydowanie bardzo satysfakcjonuje, ale czy wyszedłem na tym lepiej, czy wyszedłbym gorzej, to jeszcze pewnie czas pokaże. Okay. Na pewno byłoby dużo łatwiej współpracować z wami, tak szczerze mówiąc, to byłoby dużo łatwiej, ale no da się też to zrobić samemu. Dobra, to czysto hipotetycznie cofamy się, dajmy na to 5 lat wstecz. Wysyłasz swój filmik, to twoje 5 minut, dostajesz się. Korzystasz z tej szansy? Chciałbyś? Tak jak zdążyłeś zauważyć, na pewno jestem osobą, która dużo analizuje, więc analizowałbym wszystko pod kątem samych warunków, bo też nie wiem, jak to u was wygląda. Ja bardzo luźną rozmowę miałem z Karolem, więc nie wiem, ale analizowałbym wszystko i wiem, że ja chcę być, no robić fajne, duże rzeczy po prostu. Czy też równolegle by mnie to nie ograniczało? Jeżeli nie, to pewnie bym się zdecydował na samym starcie, bo to jest przeskoczenie pewnego, uważam nawet najtrudniejszego etapu. Zdecydowanie. Najtrudniejszego etapu to jest przeskoczenie i no dużo łatwiej się zaczyna działać już z pewnym rozpędem niż... Totalnie. To ktoś ci dolewa po prostu paliwa do baku i ty dzięki temu możesz jechać szybciej i dalej, tak uważam. No tak, no wiesz, ja też miałam powiedzmy ten start, ze względu na to, że gdzieś tam Karol mnie wprowadził do YouTube'a, tak samo jak było twoje 5 minut, wiesz, całe Gen Z dostało taki powiedzmy start i ja też wiem, ile mnie to też nauczyło i faktycznie jaki to... I to jest trochę to, co też mówiłem wcześniej, że masz tego mentora. I o tych błędach, że ich nie popełniasz, ale widzisz, mi też się zdarzyło popełnić błędy, mimo że tych mentorów, powiedzmy, tego mentora miałam, więc to chyba jest też trochę nieuniknione. Że gdzieś tam próbujemy też tego świata i że się cały czas też równolegle my razem z tymi mentorami go uczymy. Miałaś taki moment właśnie, w którym stwierdziłaś, kurde, YouTube to już jest dla mnie za dużo? Chyba nie, jeżeli chodzi o YouTube'a. Raczej to jest za długo ze mną, to jest już część mnie chyba, tak mi się wydaje. Okay. Bo pierwsze te próby nawet już na gierkach były w wieku 14-15 lat, no to już jest prawie 10 lat. Paradoksalnie właśnie ludzie też na mnie tak patrzą trochę, jakbym się pojawił znikąd, bo te shorty mi bardzo pomogły, fakt też pomogły, ale ja próbowałem na wiele różnych sposobów. Ja zauważyłem w ogóle, że to jest też cecha największych twórców, którzy sami coś osiągnęli, że po prostu próbują do skutku, aż trafią coś, co się udaje. Wydaje mi się, że Karol tak miał, bo te Pokémony bardzo pomogły, później cała ekipa wystrzeliła w górę, a wcześniej też próbował chyba, jeżeli dobrze pamiętam, przeróżnego kontentu, nie wiem, co tam wcześniej było, ale tak mi się wydaje. Ja teraz też sobie śledzę gdzieś karierę Łatwogang na TikToku, który wcześniej, jak sobie przeskrolowałem jego TikToka, też robił przeróżny kontent, próbował na różne sposoby, aż wreszcie coś się udało. Więc wydaje mi się, że zbyt to jest ze mną związane, żebym tak uznał, że to jest za dużo, szczerze mówiąc. To jest chyba naprawdę już cząstka mnie. No dobra, w takim razie czujesz, że poświęcasz temu bardzo dużo. Też sam fakt tego, że przeprowadziłeś się właśnie z Warszawy do Katowic, to było tylko i wyłącznie dla tego domu? Czy czułeś, że tam też z tym miastem wiąże cię coś więcej? Same Katowice były głównie pod kątem domu i ceny za ten dom, za metraż, jaki byliśmy w stanie znaleźć, bo no, my się dopiero rozwijaliśmy w tamtym momencie i też nie mieliśmy nie wiadomo jak dużych budżetów, plus działanie ze zwyklakiem. To po prostu on mieszkał w Katowicach, on po prostu już miał partnerkę, dziecko i dużo łatwiej nam było w sumie się przenieść całą grupą gdzieś tam bliżej niego, żeby z nim dalej działać, niż z osobna im pewnie przenieść całą rodzinę, bo to przedszkole, nie przedszkole, to pewnie jeszcze przed wami, ale myślę, że będziesz miał okazję zobaczyć, że to też nie jest najprostsza rzecz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli tak naprawdę to było dla relacji. Też.
Okej. Okay. Dużo razy podkreślasz, że właśnie z twoją grupą łączą cię takie, wiesz, zażyłe więzi, przyjaźń, ale doszło mi też, słuchaj, że też mimo wszystko umowy. Umowy mamy na przykład z nowym twórcą, realnie, który gdzieś tam z nami działa i w sumie dopiero pierwszym, a pomiędzy sobą umowy w Polsce obowiązują słowne, no to mogę tak powiedzieć, że to są słowne, ale papierka podpisanego nie mam. Czyli tak naprawdę czujesz, że gdzieś tam to już trochę przeszło na taki wyższy level. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. U nas jest coś takiego, że zrozumieliśmy, że razem jesteśmy w stanie osiągnąć dużo więcej niż samemu. Ja wychodzę z założenia, że lepiej mieć kawałek tortu niż babeczkę czy ciastko, więc wydaje mi się, że wszyscy gdzieś to u nas podzielają. Okay. I dlatego działamy raczej, no gramy do wspólnej bramki. No dobra, nie jest tajemnicą, że u nas, jakby my jako twórcy, którzy gdzieś tam działamy na YouTubie dzięki Karolowi, oddajemy mu procent i oddajemy procent do managementu. U was to działa w tej samej, na takiej samej strukturze? Po części tak, można tak powiedzieć. No, tylko u mnie jest dużo mniej twórców, bo w sumie tak naprawdę to działam ja, Ostry już w sumie trochę nie bardzo, Justek też gdzieś zaniedbał swój kanał, w sumie jest Julka, Artur, no i w sumie tyle działamy głównie nad projektami związanymi gdzieś tam wokół mojego wizerunku i w sumie nawet nie wiem czemu, tak to się po prostu urodziło. A jako introwertyk czułeś, że mimo wszystko chcesz być liderem grupy. Skąd to się u ciebie wzięło? To też wyszło przypadkiem. Tak zupełnie szczerze przypadkiem, bo to było równolegle z pracą nad teamem X2 przez Ostrego. My na początku założyliśmy TikToka wspólnie z Ostrym, który nazywał się w ogóle Ostry Czajnik. Gdzieś tam to był taki TikTok, który teraz jest tam mną bardziej, to jest to samo konto i pracowaliśmy równolegle. No tak jak ci wspomniałem wcześniej, niestety to była bardziej zajawka taka niż praca, bo nie mogliśmy się z tego utrzymać. Do momentu powstania tak naprawdę tego kanału głównego to nie mogliśmy, więc robiliśmy to sobie z doskoku i cały czas trzeba by było pracować. Ostry pracę znalazł w Teamie X2, dokładnie w sumie z mojego polecenia. I poszedł pracować, to realnie nie miał czasu, bo też się angażował w 200% po prostu w ten projekt, poświęcał masę czasu, więc nie miał czasu nagrywać. No i wtedy też uznaliśmy, że bez sensu, żeby to się nazywało Ostry i Czajnik, skoro go nie ma, więc został Czajnik. A potem z racji tego, że ja nagrywałem jeszcze równolegle tam po 15 shortów dziennie i też Ostry w ogóle, poza tym, że pracował w Teamie X, to jeszcze mi przy tym pomagał szaleńczo, po kilkanaście godzin pracy dziennie, to z moim wizerunkiem po prostu było masa treści nagranych pionowych. No jak weszły shorty, no to najlepiej było wrzucić mnie, bo już po prostu mieliśmy nagrane materiały, niż nagrywać je od nowa, więc w sumie naturalnie urodziło się to, że to gdzieś wokół mojej postaci się zbudowało. Ale odnajdujesz się z tym, jakby w tej przestrzeni, nie? Nie jest źle, staram się. Może tak bardziej. A masz tak jeszcze, nawiążę do tej Warszawy, że jeżeli dom się skończy, to wrócisz? Swoją drogą już się ludzie wyprowadzają z domu, bo Julka na przykład się wyprowadza, Justek z Werą się wyprowadzają, my jeszcze mieszkaliśmy z dwoma takimi pierwszymi pracownikami, z Dominem i Kubą. Oni też się potencjalnie będą wyprowadzać, więc w sumie w domu to zostanę ja i Ostry, zaraz się okaże. No i czujesz, że jakby kończy się ta droga i powiedzmy te wspomnienia związane z tym domem? Z domem na pewno, aczkolwiek wszyscy jak się przeprowadzają, to i tak w odległości 10 minut, może 15, bo dalej nie zamierzamy przestać pracować, dalej będziemy to wszystko rozwijać, tylko po prostu dla niektórych pewne problemy z mieszkaniem w jednym domu z innymi ludźmi są nie do przeskoczenia. Ja na przykład z tym nie mam problemu też i to w sumie Fris też tak samo mówił, no ale tak jest po prostu, że niektórym to przeszkadza i chcą po prostu iść na swoje. A ja nie czuję potrzeby wracania, szczególnie do Warszawy. Tak zupełnie szczerze, to jak myślę sobie o tym, żeby gdzieś dojechać, cokolwiek załatwić, w godzinach szczytu traci się półtorej godziny, to odechcie robić. A jak mieszkało ci się z Julką, jak już nie byliście razem? Też jestem raczej osobą, która z tym nie miała problemu. Ja też dużo dłużej to całą tą sytuację przetwarzałem sobie w głowie, też ją analizowałem, ja uczęszczałem na terapię, która pomogła mi zrozumieć, dlaczego to jest bez sensu i w sumie Julka ostatnio powiedziała mi coś takiego też, że w sumie to tak pół żartem, pół serio, bo trochę się śmialiśmy, że w sumie to dziękuję ci, że się rozstaliśmy, bo to była najlepsza decyzja, jaką podjęliśmy, bo po prostu no, nie wszyscy do siebie pasują, a to, że to była miłość młodzieńcza, że tak powiem, no to po prostu pewnie by nas trzymała w przyzwyczajeniu, a jednak się okazało, że to przynajmniej na ten moment nie było to. Kto wie co kiedyś, ale wydaje mi się, że raczej chyba nie. A czujesz, że ciężko jest być Czajnikiem w związku? Myślę, że tak. Myślę, że co bardzo. Się na to składa? Obsesja moja pod kątem pracy. Wstaję rano, wychodzę, wracam i kładę się spać, to nawet jakbym wrócił ciutkę wcześniej, to zamiast coś obejrzeć, pójść właśnie, tak jak ty wspomniałeś wcześniej, zagrać nawet w cokolwiek w sport, no wolę sobie jeszcze poklikać coś na laptopie. Jeszcze coś popatrzeć, co mogę zoptymalizować, co mogę dodać, co mogę poprawić, wymyślić coś może kolejnego, coś zauważyć, wdrożyć. Po prostu tak mam i wydaje mi się, że to dla większości ludzi może być bardzo męczące. Czy jeszcze znajdzie się taka jedyna, która to wszystko zrozumie i złoży w całość? Chciałbym w to wierzyć, może bardziej niż czuję, że się znajdzie, ale prawdopodobieństwo chyba jest małe. Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Czyli jeszcze nie jesteś gotowy na miłość. Być może. Mhm. Być może to jest w sumie kluczem do tego, no. Podsumowaliśmy to, jakie są, powiedzmy, wady i
te trudności bycia z tobą w związku. W takim razie, jakie były trudności w związku z Julką? No bo jednak to ty chyba podjąłaś tą decyzję, żeby zakończyć ten związek. Bardziej ja niż ona, to prawda. Raczej fakt tego, że czułem, że ją ranię, że ona się nie spełnia tak, jakby chciała się spełniać w życiu. Bo ona nie ma takiej obsesji jak ja i takich ambicji, powiedzmy, wysokich aż nadto, bo to powiedziałbym nawet, że może być chore. No ale ja to lubię mimo wszystko. W każdym razie ona miała inne plany. Ja pamiętam, że jak się schodziliśmy, nie zakładałem też, że będziemy tak długo w ogóle, bo ja miałem 17 lat. To wtedy ona opowiadała mi coś w stylu, że w takim i takim wieku, nie pamiętam, 23 to chciałaby już być zaręczona, 25 na przykład mieć dzieci itp. itd. No a ja już później zrozumiałem, że to nie jest ścieżka życia, którą ja też chcę powielać. Z tego względu uznałem, że nie będę jej wstrzymywał, bo nie wiem, czy kiedykolwiek ten dzień nadejdzie. Może by nadszedł, może nie, ale na pewno nie chciałbym, żeby za kilka lat budziła się obok mnie i patrzyła gdzieś tam wewnętrznie, nawet może podświadomie z nienawiścią, że jestem tą osobą, przez którą nie udało jej się zrealizować celi życiowych. Okay. I oczywiście w drugą stronę, wiadomo, to też działa, ale raczej patrzyłem pod jej pryzmatem niż swoje. No to świadczy o twojej dużej dojrzałości w tym temacie i wydaje mi się, że ta terapia, na którą uczęszczasz, też bardzo dużo ci dała, bo w momencie, kiedy możesz dojść do takich wniosków, to też jakby jest uważam bardzo trafne i cenne, nie? Że w momencie, kiedy macie inne cele życiowe, to jednak faktycznie... Pomogło zdecydowanie. Pomogło. Cała terapia też pomogła wiele rzeczy zauważyć. A który z twoich przyjaciół albo właśnie osób w twojej ekipie czujesz, że najwięcej dołożył do twojego projektu? Nie wiem, czy potrafiłbym powiedzieć, że więcej, ale na pewno chłopaki we dwoje i już taki ostry. Zdecydowanie. Gdzieś tam na kolejnym miejscu na początkach, bo potem też nasze drogi się troszkę rozeszły, był właśnie Zwyklak, Maciek, dla którego się przeprowadziliśmy do Katowic. To też na pewno ogrom włożył tak z zewnątrz. Tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, ale pamięć też lubi płatać figle i niekoniecznie jest to tak, jak było w rzeczywistości, ale na tyle, ile pamiętam, to tak to wygląda. Ale najbardziej w całym projekcie się zasłużyli na pewno ostry z Józkiem. A dali ci kiedyś odczuć, że mają ci za złe, że to ty zbierasz tą śmietankę? Mieliśmy takie rozmowy może, że są tego plusy i minusy. Po prostu. Ale raczej na tyle dojrzale podchodzimy, że widzą, że w pewnych aspektach życia będę miał łatwiej, ale w pewnych aspektach życia też będę miał trudniej. I raczej to jest rzecz, którą każdy już zrozumiał. I jak po prostu powiedzieliśmy sobie to, co komu ciąży, to raczej to już się wyrównało tak na prostą, że każdy rozumie, jakie ma zadanie i po prostu z tego wynikają takie, a nie inne benefity i takie, a nie inne problemy. I raczej każdy już to chyba zaakceptował. To jakie wymieniłbyś wady i zalety tego życia publicznego? Ja nienawidzę wychodzić. Ogółem, tak jak wspomniałaś wcześniej, jestem introwertykiem i nie lubię wzroku innych ludzi, a on już towarzyszy wszędzie. W moim przypadku wydaje mi się, że nawet jest to o tyle gorsze niż u was, że ludzie kojarzą, ale nie do końca jeszcze są pewni. U was są w 100% pewni, uważam, że jak was widzą, a u mnie to jest takie zerkanie, podglądanie, coś tam szepnięcie, coś się zastanawianie, a może podejdę, a może nie. Ktoś wytknie palcem, ktoś coś spojrzy, zrobi zdjęcie tak z przyczajki. Dla mnie niefajne uczucie, ale są ludzie, którzy pewnie by się tym cieszyli, można tak powiedzieć, albo wręcz przeciwnie, może są ludzie, których bateria społeczna to jeszcze ładuje, jeżeli mają, wiesz, otoczenie wokół ludzi, którzy gdzieś tam ich doceniają to, co robią. Dla mnie to jest bardziej taki efekt uboczny tego, co robię. Nie było to nigdy celem zamierzonym. No i raczej mi to przeszkadza, niż pomaga, że idę do restauracji i nawet gdzieś tam paradoksalnie to brzmi, no ale ludzie starsi, którzy pozornie mnie kojarzyć nie powinni, jednak kojarzą. Na ten moment jest to raczej niemożliwe, żeby zrezygnować z tej wady, o którą wymieniłeś, bo dla ciebie jest to wada, ale rodzi się takie rozwiązanie przyszłościowe, czyli żebyś to nie ty był tą kluczową postacią, tylko bardziej reżyserem, żebyś mógł sobie realizować te swoje treści. Myślałeś o tym? Myślałem o tym. Nie wiem, czy to się uda, na pewno nie w najbliższym czasie niestety jeszcze. Jeszcze jako taką wadę mogę dodać, że mnie na przykład troszkę denerwuje to, że ludzie mnie inaczej traktują już. Prawie wszyscy. Rzadko, bardzo rzadko, albo nawet prawie wcale zdarza się, żeby ktoś był dla mnie niemiły. Albo uważam, że ludzie często gryzą się przy mnie w język. Ja na przykład czegoś takiego nie lubię i wolałbym usłyszeć szczerą, przykrą, może nawet bolącą prawdę bardzo często, niż to, że ludzie się hamują. A widzę to, że się hamują. Oni może nawet nie zdają sobie sprawy, a szkoda, bo jestem przez to delikatnie z przywilejami traktowany, nie? Nie czujesz, że to jest właśnie teraz, że teraz tak mówisz, bo nie doświadczyłeś właśnie tych negatywnych komentarzy, powiedzmy z tego kręgu osób, które cię otaczają. A w momencie, kiedy by to się zmieniło, to jednak już bardziej wolałbyś to, żeby ci powiedzieli, dobra, to ja nie będę z nim rozmawiać. Przez to dają ci też tak trochę więcej przestrzeni, nie czujesz tego? Może by tak było, ale jedyne takie rozmowy mam właśnie z Justkiem i z Ostrym i tutaj potrafimy sobie wytykać błędy i o tyle to lubię bardziej, że człowiek uczy się na błędach. Też o tym mówiliśmy. I ja mogę być lepszą wersją siebie, jeżeli ktoś mi zwróci na to uwagę. Mhm. A jeżeli ludzie zatają coś dla siebie i powiedzą, dobra, no niech będzie, to ja nigdy mogę potencjalnie nawet nie zauważyć, że coś robię nie tak, coś mógłbym zrobić lepiej, bo żyję gdzieś tam w swojej bańce. No i wydaje mi się, że mógłbym być po prostu jeszcze lepszy, gdyby gdzieś tam ludzie dalej
traktowali mnie normalnie po prostu, a nie z takim przymrużeniem oka, powiedzmy. Ja mówię na co dzień, że wolę, żeby mi ktoś powiedział to teraz, niżeli żeby mi powiedzieli to ludzie w internecie. Także to jest dla mnie też taki kluczowy moment, kiedy mam kontakt z moimi przyjaciółmi, ludźmi, z którymi się otaczam i uważam, że to jest bardzo ważne i kluczowe, żeby gdzieś tam mówić sobie i dawać sobie ten feedback taki na bieżąco. Żałujesz z perspektywy czasu, że nazwałeś się takim polskim Mr. Beastem? No nie udało mi się osiągnąć tego, co chciałem. Też przeliczyłem się troszkę pod kątem doświadczenia. Błąd, który trzeba naprawiać. To była sytuacja, w której myślałem, kalkulując sobie, ile zarabia się z wyświetleń, ile po dealach, że będę w stanie coś takiego robić, ale nie założyłem, że trzeba jednak zatrudnić ludzi, opłacić miejsca pod wynajem, kupić sprzęt. No jednak na taką skalę prowadzenia materiałów jest to bardzo, bardzo drogie i ciężko coś takiego robić. Jeszcze tym bardziej nie wziąłem pod uwagę, że cały poziom polskiego YouTube'a podniósł się bardzo, bardzo wysoko w górę i ja uważam, że my poziom ogółem mamy jeden z lepszych na świecie, tak mi się wydaje. Zgadzam się. Więc to też powoduje, że wszystkie produkcje muszą być coraz droższe, w sensie muszą być. No ja bardzo bym chciał, żeby były coraz droższe, bo są takie persony, nie wiem, jak Karol Zdęba, który bardziej opiera to na sobie niż na samym kontencie, czy dużo mniejszych twórców też powstaje takich, którzy gdzieś tam bardziej się pomysłem bronią niż skalą wykonania, ale do mnie na przykład najbardziej przemawia skala i chciałem to w ten sposób robić, tylko że faktycznie stało się to właśnie droższe niż przewidziałem i ciężko. Dużo lepiej poradził sobie z tym Budda na przykład, bo znalazł sobie dodatkowe źródło dochodu, cudowne i uważam, że nawet on będzie w stanie lepiej to robić niż ja i potencjalnie będę to robił na tyle, ile dam radę. A skąd wziąłeś w takim razie te 200 tysięcy na film z Bezludnej Wyspy? Z finansowania sponsorów najbardziej i z zebrania też z shortów. Ludzie nie wiedzą, ale na początku shorty zarabiały fajne pieniądze, bo wyświetlały się na stronie głównej, a nie przez shorty, przez co czasem też tam się pewnie pojawiały reklamy. No i udało się uzbierać fajniejszy budżecik. To był też strzał, który jak ja publikowałem tak dużo materiałów, no pozwolił troszkę odłożyć. Czujesz, że w takim razie właśnie Budda jest twoją konkurencją taką YouTube'ową? Nie, konkurencją nie. Na pewno inspiracją. Buddę strzeliłem kiedyś szpileczką delikatną małą, co było głupotą po prostu młodego człowieka, ale też dlatego, że nie oglądałem jego twórczości, nie widziałem co robi, a gdy zgłębiłem to po prostu, bo to były dla mnie za długie materiały. Ja byłem, jestem fanem troszkę krótszych treści, bardziej szybszych, może tak? I Budda był dla mnie zawsze taki, że jak już go kliknąłem, to jakoś tak nie potrafiłem tego oglądać, ale stwierdziłem, że no fenomen w tym jest, że więc warto by było do tego przysiąść i zastanowić się, co tam działa. Jak zobaczyłem faktycznie, jakie on fajne rzeczy robi, no to uznałem, że kurde, szacun. I po prostu miałem takie, fajnie by było też robić takie rzeczy, bo on też robi bardzo dużo rzeczy beastowych, uważam. Takich, że pomaga ludziom, czy to tu 50 tysięcy, 100 tysięcy na WOŚP, tak, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj rozdaje nagle na filmie 10 tysięcy komuś znikąd i skądś to bierze i zauważyłem, że to są takie fajne ruchy, które szanuję bardzo mocno po prostu u niego. A jeżeli chodzi właśnie o zmianę tego nastawienia, to Budda nie jest jedyny, bo jak wiemy i tak ludzie też zauważyli, na początku też o ekipie też miałeś takie swoje chyba wyrobione zdanie. Co wpłynęło na zmianę twojego nastawienia też do ekipy? Na samym początku to pewnie była sama zazdrość, że to tak idzie, tak mi się wydaje, w głębi, ale no, tego akurat nie przeanalizowałem, nikt mi nie powiedział sam wewnętrznie czy na terapii, więc tutaj nie wiem, była pewnie, tak mi się wydaje, motywowana głównie zazdrością, gdzieś tam jakieś szpileczki może w waszą stronę, jak się takie pojawiały, ale z wami to bardziej była taka sytuacja, że my lubimy sobie bardzo żartować, ogólnie z chłopakami i nie każdy rozumie nasz humor. I dlatego też się z tego wycofaliśmy, bo zauważyłem, że wiele żartów, które nas wewnętrznie śmieszyły, po prostu ludzie odbierają jako właśnie atak czy coś w tym stylu i bardziej to z tego wynika. Myślę, że jakbyśmy poznali się bliżej jeszcze, to byście zrozumieli, że dużo z tych rzeczy to był po prostu na przykład pewnego rodzaju głupi żart. Bardziej był w takim naszym humorze specyficznym. Widziałam twoją wypowiedź, w której powiedziałeś, że ty jesteś lepszym YouTuberem niż Friz, ale Friz jest lepszym influencerem. Nadal to podtrzymujesz? Zmodyfikowałbym to już o wiedzę, którą uzyskałem. No znowu mi ludzie wytkną ego top, że nie wiadomo, co ja sobie myślę. Wydaje mi się, że byłbym lepszym YouTuberem na zagranicę, potencjalnie na język angielski, ale w Polsce też raczej jestem gorszym YouTuberem. Jestem gorszym YouTuberem i influencerem niż Friz, ale potencjalnie moje filmy miałyby większą szansę, moim zdaniem, dotrzeć do większego grona za granicą niż gdybyśmy tylko ograniczali się do Polski. Czyli jakbyś po prostu zmienił, teraz jest taka opcja na YouTubie, że możesz zmienić sobie język w filmie, to jakby... Ja nie mam jej, ale... Nie masz jej? Nie mam. Okej, my już dostaliśmy. Ja dalej właśnie pracuję teraz nad tym, tylko że ja chyba to rozumiem, o co ci chodzi. Ja na przykład nie mam takich filmów jak ty, typu to najdłużej, gdzieś tam coś tam. Tylko ja raczej mam takie filmy, które opiewają o moje życie i ciężko, żeby osoba z zagranicy zainteresowała się moim właśnie, życiem. Właśnie, o to mi chodzi. O to ci chodzi, że wy dużo bardziej zbudowaliście w Polsce właśnie taką pozycję celebrycką, jeżeli mogę tak powiedzieć, jesteście troszkę bardziej personami, które interesują ludzi.
Ja wydaje mi się, że ja tak nie mam, że w moim przypadku jest, że o coś zrobi czajnik, to jest ciekawe, chociaż powoli się tak staje, tylko bardziej raczej moje filmy dotarły do ludzi, dlatego że są tak skonstruowane, a nie inaczej. I dlatego też się obejrzało, nie wiem, po 2 miliony, 3 miliony, 5 milionów, czasem 6 nawet wyświetleń te filmy, a nie dlatego, że to jestem ja. To raczej jest taki argument, który przemawia do mnie za tym, że jeżeli to by wyszło w języku angielskim, to raczej by osiągnęło większe wyniki niż na przykład filmy Karola. Tylko też wiadomo, nie wszystkie, bo on też potrafi zrobić dobry film, który zaciekawi. To nie jest tak, że nie. No potrafi. No właśnie, więc to nie jest tak, że ja teraz powiem o wszystkich filmach. Ja pewnie mam i gorsze filmy, i lepsze, no ale tak mi się po prostu wydaje. A jak reagujesz na komentarze właśnie, które uderzają w to, że się za bardzo inspirujesz? Gdzie uważasz, że jest ta granica tej inspiracji? Na pewno przekroczyłem ją, myślę, że nie raz, ale raz na jednym materiale z Izolatki w moim, to tego się otwarcie muszę przyznać. Wiem, co ludzie widzą i też wiem, jak to zostało przedstawione przez kanały komentery. Ogółem, że to jest takie bezmyślne po prostu skopiowanie. No paradoksalnie nie do końca, tylko to jest wtedy jeszcze głupota młodszego człowieka, tak samo mogę powiedzieć, ale to jest po prostu nadmierne analizowanie każdego słowa i każdej sylaby i nagle się okazuje, że taki beast nie robi tego z przypadku, tylko jednak on ma tak przemyślane wszystko, że jak się ogląda klatka po klatce, to jednak ten film ma sens pod każdym kątem, no i nie bez powodu dobiera takie, a nie inne słowa. To się dla wszystkich może wydawać paradoksalne, no ale to każdy sobie sam może spróbować ocenić. W każdym razie... Nie, wydaje mi się, że osoby, które gdzieś tam działają szerzej na YouTubie, zdają sobie sprawę z tego, że jakby nad kanałem MrBeasta nie pracuje tylko MrBeast. Tylko jest to jakby fenomen wielu osób, kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysięcy. Zdecydowanie. Żeby to wyglądało tak, jak wygląda i żeby on docierał właśnie do tej już kilkuset milionowej publiki, nie? I tam na pewno przegiełem granicę. W każdym razie wydaje mi się, że wszystkie filmy zostały też włożone w tej całej sytuacji do jednego wora, gdzie zostało mi zarzucone, że w sumie to kopiuję wszystko jak leci, gdzie ja tak naprawdę opieram się na miniaturkach, sprawdzonych powiedzmy trendach moim zdaniem dalej za granicą. Treść, tak jak może mieć podobne elementy, to uważam, że jest inna. Okej. Okay. Sam nawiązałeś do tych miniaturek i chyba wydaje mi się, że do nich tak mocno przyczepiał się Konopski. Czujesz też, że właśnie wy macie taki konflikt już trochę nawet medialny? Po części trochę tak, nawet mam wrażenie, że już wszyscy dookoła go bardziej nakręcają niż my. Nie poszło to u nas w taką stronę, nie wiem, jak na przykład on miał z Wardęgą, że zaczęli się wymieniać na filmy i argumentować. Ja też rozumiem, dlaczego on to robi. Mhm. Generalnie jemu dramy, w których wziął udział, dały najwięcej. Po prostu najbardziej rozwinęły jego karierę, zarobił pewnie przy okazji na tym najwięcej pieniędzy, więc zgarnia też publikę jakby drugiej strony. To jest dla mnie bardzo proste jako twórcy, dla widzów może niekoniecznie, ale rozumiem jego ruchy. Może nie są do końca zgodne ze mną, ja może bym tak nie potrafił robić, żeby atakować innych faktycznie, ale rozumiem, dlaczego to robi, no po prostu przynosi mu to chleb. I nie dziwi mnie to, jeżeli obrał sobie taką ścieżkę kariery. Okay. A jaka była w takim razie twoja najbardziej opłacalna współpraca? No i tutaj przychodzi do takiego pewnego paradoksu, w którym jak lubię sobie śledzić i analizować pewne rzeczy, to tak nie przepadam za finansami. Okay. Nie śledzę za bardzo finansów, nie wiem nawet do końca co ile przynosi i co ile kosztuje, chociaż powoli zaczynam się w to zagłębiać, bo są to faktycznie duże koszta i wiem, że można je po prostu zoptymalizować znowu w pewien sposób, ale nie wiem, czy potrafiłbym ci tak odpowiedzieć zero-jedynkowo. Wydaje mi się, że najlepszą ofertę i najfajniejszą w ogóle współpracę, z jakiej jestem zadowolony, no to jest po prostu współpraca z Hortexem przy lodach teraz, które mamy. To okay. Raczej chyba to będzie. Ale no tak jak też powiedziałem wcześniej, no nie mam jeszcze żadnych wyników raportu, więc nie potrafię ci powiedzieć, czy to będzie największa współpraca. No bo sam powiedziałeś, że zostawiasz sobie powiedzmy pieniądze konieczne na życie, a resztę pieniędzy inwestujesz w kanał. Mm-hmm. Nawet w całą firmę, nie w kanał. To nie jest trochę tak, że musisz wiedzieć, ile co kosztuje? Czysto teoretycznie muszę, ale jeżeli ufam osobom, które się tym zajmują i dalej one mi mówią, że okej, możemy tyle i tyle wydać, okej, możemy nawet wydać więcej, trzeba to przeciąć, wydać mniej, bo za dużo kosztuje. Jeżeli ufam im i stwierdzim, że zaufam, bo wydaje mi się, że głowa by mi wybuchła, gdybym miał wszystko wiedzieć, to może tak też mi się żyje łatwiej, lepiej. Dalej mimo wszystko bardziej mogę może to traktować jako taką pasję niż sam fakt biznesu i maszynki do robienia pieniędzy. Może to jest błędne podejście, może nie wiem, ale dzięki temu pozostało to dla mnie dalej pasją i może dlatego się też nie przepaliłem na tym, bo nie traktuję tego tak, wiesz, jak pracy. To jak możesz znaleźć sobie osobę, żeby ufać jej na tyle, żeby tylko ta osoba jakby sprawowała pieczę nad twoimi finansami? Nie potrafię ci chyba odpowiedzieć. Poza tym, że jak zajmował się powiedzmy tym ostry chwilę, teraz bardziej Justek, to z ostrym się znałem po prostu całe życie. Przeżyliśmy rzeczy i uważam, że no szkoda relacji by było takiej, bo uważam, że bardzo ciężko buduje się relacje ogółem dzisiaj, a szczególnie takie bardzo wartościowe. Chyba nie ma pieniądza, za którym warto by było te relacje poświęcić. I wydaje mi się, że w sumie teraz z Justkiem jest dosłownie to samo, że ta relacja już jest tak dużo warta, że nie ma kwoty, za którą warto by było te relacje poświęcić. No bo ktoś sobie podkradnie 5 tysięcy, 10, 20, 100 nawet. Czy to jest warte, jeżeli druga strona się dowie, a buduje z tobą coś tak fajnego i dużego, żeby to wszystko stracić? No wydaje mi się, że na logikę kompletnie chyba nie. Czyli co, ktoś cię oszukuje i podkrada ci pieniądze i ty się dalej z nim przyjaźnisz, bo ta przyjaźń jest tego warta, bo jest długoletnia? Wtedy zakładam, że by się to skończyło i zakładam, że osoba, która zdaje sobie z tego sprawę,
po prostu nie podejmie takich kroków, żeby te pieniądze podkradać. O to mi chodzi. Okej, czyli sugerujesz, że po prostu masz do nich tak duże zaufanie, że po prostu oni by ci tego nie zrobili. Mam takie zaufanie, uważam, że są na tyle inteligentni, że widzą po prostu szersze perspektywy w tym, że połączymy siły. No i tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że oni to widzą i dlatego to działa. Ja się zgadzam, bo jakby zaufanie to jest właśnie definicja tego, że czujesz i masz takie przeczucie, że komuś jakby to nie przyjdzie nawet do głowy, wiesz co? No w sumie tak, no. Zrobić. A jaka jest dla ciebie definicja sukcesu? Definicją sukcesu ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że jakbym miał tak powiedzieć to, co mi pierwsze przyszło do głowy, to spełnienie wszystkich swoich postanowień. Bo to zależne, kto w jakim biznesie, w jakiej aspekcie życia chce osiągnąć sukces. Co uważasz jako taki twój największy sukces? Chyba właśnie te relacje, bo mało kto tak w ogóle mówi. Wydaje mi się, że one są nawet dużo bardziej wartościowe niż sam fakt kanału, jednego, drugiego, czy całej firmy. Bo ja wiem, że jakby tego nie było, to my razem stworzymy po prostu coś innego i osiągniemy równie wielki, jak nie większy sukces, może nawet przez przypadek. A masz tak, że czasami się obawiasz, że chłopaki odejdą i będą mieli tą samą wiedzę, no bo tak naprawdę razem pracujecie jakby na ten wasz sukces i po prostu będą twoją konkurencją? Dalej uważam, że to, ile godzin przegadaliśmy, ile nocy spędziliśmy na tym, zerwaliśmy po prostu, żeby analizować to wszystko razem i widząc skalę problemów, które się pojawiają w momencie robienia tak skomplikowanych treści, uważam, że oni mają w głowie to samo co ja, że razem będzie po pierwsze łatwiej, po drugie będzie to dużo lepiej zrealizowane i dzięki temu wszyscy razem dużo więcej osiągniemy niż jednostka. Ja uważam oczywiście też tak jak ty, że lepiej jest zrobić coś wspólnie, bo po pierwsze to będzie fajniejsze, bo będzie to lepsza przygoda, a po drugie też jakby ciekawsze też powiedzmy dla tego widza, który to oglądnie. O wiele lepiej się ogląda ludziom właśnie o to filmy, chodzi. Jak ktoś tworzy coś wspólnie, aniżeli jak ktoś robi coś sam, nie? Mogę ci powiedzieć jeszcze anegdotkę odnośnie tego? No. Miałem kiedyś taką rozmowę w rodzinie z wujkiem. Jak pierwsze takie większe pieniądze zarabialiśmy, to gdzieś tam właśnie przy shortach było, że około 15-20 tysięcy pierwszy raz z YouTube'a mi wpływało na konto. I ja się tam pochwaliłem w rodzinie ogółem, no bo to było taki pierwszy kamień milowy, pierwsze osiągnięcie. I tam chyba wujek, o ile dobrze pamiętam, zadał mi pytanie, po co ty się z tym ostrym dzielisz, skoro mógłbyś mieć to dla siebie, czy coś takiego. Ogółem chodzi o taki zamysł. No ja tak sobie usiadłem i sobie myślę, no jak to po co, skoro z nim teraz mam na przykład to 20, a sam gdybym był, miałbym 5. No i załóżmy, nawet jakbym to, czysto hipotetycznie to mówię, podzieliłbym to na pół, no to mam 10, ale sam bym miał 5. No nie, i to jest to, co mówiłem wcześniej, wolę mieć kawałek tortu niż babeczkę. W takim razie, czego byś na pewno za żadną cenę nie zrobił pod film? Pewnie jest dużo rzeczy ogółem takich. No nie mówię już o takich skrajnych jak coś, co zagraża bardzo mojemu życiu lub zdrowiu, coś, co w jakikolwiek sposób też upokarza innych i na pewno nie rzeczy, które wyrządzają krzywdę komukolwiek innemu. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jakieś skrajne i nieodpowiedzialne, to mam talent, widziałem kiedyś taki klip, gdzie stawiasz jabłko na głowę i strzelasz z łuku. Rozumiesz, o co chodzi? Okay. No coś, co stricte może kogoś zranić, nawet pozbawić życia. Po prostu to takie rzeczy w ogóle nie wchodzą. W takim razie, jaka była najbardziej abstrakcyjna rzecz, którą już zrobiłeś pod film? Która teraz z perspektywy czasu wydaje ci się taka, wiesz, trochę głupkowata. Najbardziej głupkowata, bo najmniej chyba była pod takim kątem bezpiecznym zrealizowana. Bo na przykład jak byłem w trumnie, to wiedziałem, że tam dużo jest policzone, dodatkowo miałem jakieś wsparcie desek jeszcze na to, żeby mnie nie zasypało. Czy jak lecieliśmy na bezludną wyspę, no to mieliśmy pełną opiekę w ogóle od Polki, która też tam mieszka, więc jakoś tak bardzo się tych rzeczy nie bałem. Ale faktycznie z perspektywy czasu ostatnio oglądałem film, miałem wyzwania youtuberów, którzy kontrolują mój dzień, czy tam 50 godzin chyba, to skakałem przez płonącą obręcz. I tak jak to na tyle było zabezpieczone, ile wtedy potrafiliśmy i jakby też młode osoby miały w głowie, że wszystko jest okej, to uważam, że to było w sumie chyba najniebezpieczniejsze pod kątem tego, że po prostu mogliśmy zniecić pożar. Ale wiadomo, że zrobiliśmy wszystko tak, że i były gaśnice, i były w sumie poinformowani straż pożarna i ogółem to wylaliśmy, nie wiem, wodę jeszcze, żeby wszystko jakby miało mniejsze szanse zapalenia się, no ale mimo wszystko najbardziej uważam, że to było chyba najmniej odpowiedzialne ze wszystkiego, o tak. Ostatnio też bardzo głośno jest o tym wybuchu, który zadział się u ciebie w filmie. Okej, jeszcze wybuch. Jak to w takim razie skończyło się prawnie? Na ten moment nikt się bezpośrednio do mnie nie odezwał. Ja przekierowywałem też do pirotechników, bo po prostu zatrudniłem profesjonalną firmę pirotechniczną, która zajmuje się takimi wybuchami, no można powiedzieć, na co dzień. Z tego, co mi mówili, to realizują nawet 10-krotnie większe wybuchy niż ten, który my zrealizowaliśmy. Oni też niczego jakby się nie bali pod kątem tego, że ta sytuacja tak poszła. Wydaje mi się, że najbardziej to poszło dlatego, że sprawa jest medialna i że to ja po prostu, bo tak jak pojawił się pierwszy artykuł w jakiejś tam małej gazecie, czy na małym portalu, to po prostu na niego odpowiedziałem. Ale tak znowu,
takim naszym pół żartem, pół serio, oczywiście, tak jak my sobie lubimy pożartować, delikatną szpileczką, żarcikiem i w ogóle nie każdy to zrozumiał, no i potem poszło, podłapali. I wydaje mi się, że słusznie w sumie zrobili też, jeżeli chodzi o władzę, bo tam się prokuratura tym zaczęła interesować, no bo sprawa stała się medialna, więc lepiej się temu przyjrzeć, żeby też w razie co przestrogą dla wszystkich innych było, że gdybym zrobił coś niezgodnie z prawem lub nie do końca zabezpieczył, no to żebym za to odpowiedział, no żeby ludziom nie przyszło do głowy, żeby teraz takie rzeczy powtarzać, bo to, że ja na przykład jestem w stanie coś takiego zrealizować, wydaje mi się, że nie każdy ma możliwość zatrudnienia tak dużej ilości osób, czy profesjonalnych pirotechników i niektórzy mogliby to, tak jak my nie odpowiedzialnie podpalaliśmy obręcz, to tak samo ktoś by mógł sobie pomyśleć, że kupi coś do pirotechniki i wysadzi, no ja zleciłem to profesjonalistom po prostu, bo się na tym nie znam, więc wiedziałem, że zrobią to na pewno w 100% bezpiecznie, a wydaje mi się, że nie każdy nawet mógłby o tym pomyśleć, żeby tak to zrobić. Więc cieszę się, że w sumie poszło to tak medialnie i cieszę się, że no u nas na przykład prokuratura bierze się za takie sprawy, no bo jeżeli faktycznie stałoby się coś nie tak jak powinno, no to powinienem wtedy za to odpowiedzieć po prostu, żeby nie dawać złego przykładu. To w takim razie nawiążę jeszcze do zupełnie innej rzeczy, czyli do zmiany koloru twoich oczu. Czyli to jest prawda, że chcesz faktycznie podjąć się takiej operacji i zmienić sobie kolor oczu? Zastanawiałem się, bo zobaczyłem na TikToku, że ludzie z brązowych oczu zmieniają sobie na takie piękne, błękitne. Zawsze chciałem mieć błękitne oczy, bo uważam, że mój kolor oczu jest taki po prostu zwyczajny, po prostu jest, a zawsze mi się takie podobały. Zastanawiałem się tylko nad tym dlatego, że przy okazji tej operacji można poprawić stan wzroku, bo ja też mam delikatne, powiedzmy, problemy krótkowzrocznie. Nie badałem tego, ale widzę po prostu, że mam już od komputera przy tylu godzinach, więc potencjalnie po prostu dodatkowo byłbym w stanie poprawić sobie wzrok. Okay. Tylko ze względu na to, bo wiem, że ludzie decydują się na operacje laserowe poprawy wzroku i że to z roku na rok jest coraz bezpieczniejsze. A nie czujesz, że wymagasz od siebie trochę za dużo i że jest to spowodowane jakimiś kompleksami? No bo jakby masz na mój wzrok chyba niebieskie oczy, ale chcesz mieć idealnie niebieskie, w sensie idealnie błękitne. Z czego to wynika? To wynika właśnie z tego, że gdzieś tam dążysz do tego, żeby być idealny? Czy czemu akurat tak, że chcesz jeszcze lepiej? Zęby były kompleksem, to pracuję nad tym, dlatego założyłem aparat. To fakt, to na pewno był duży kompleks, ale oczy raczej niekoniecznie. Chyba po prostu mi się podobają wizualnie. Tylko możliwe, że mam teraz taki etap na chwilę, bo chciałem kiedyś mieć tatuaże, bo mi się podobały wizualnie. Ale podszedłem do tego tak, że zastanowię się chwilkę i zanim zrobię sobie tatuaż, to dam sobie chwilę czasu i na pewne przemyślenia, czy to nie jest impuls, bo bardzo często w głowie się pojawiają takie impulsy, nawet nie wiem, chcę mieć nowy telefon, nowy samochód, cokolwiek takiego, a to bardzo często jest tylko chwilowe i można to zwalczyć, po prostu przeczekując to i na spokojnie zastanawiając, czy naprawdę tego chcesz. No i teraz mam trochę tak z tymi oczami, że zatrzymam się, zanim oczywiście to zrobię, no to zastanowię się jeszcze kilkukrotnie, czy na pewno tego chcę, ale raczej oczy chyba nie wynikają z kompleksu, raczej to jest po prostu fakt tego, że podobają mi się takie błękitne oczy. W takim razie zęby są twoim jedynym kompleksem? Chyba tak. Okay. Może trochę z nosa nie jestem zadowolony, ale to nie jest na tyle, żeby mi to aż tak przeszkadzało. Zęby raczej były takim kompleksem, a wszystko inne myślę, że można by popracować. Tylko to jest kwestia wyboru priorytetów w życiu, bo ja na przykład mógłbym mieć fajniejszą sylwetkę, załóżmy dużo bardziej być zadbany, bo ja osobiście uważam, że jestem za chudy i mógłbym dużo bardziej nad tym popracować, ale nie poświęcam na to czasu. No to z kolei, jak nie poświęcam na to czasu i nie idę na tą siłownię, nie ćwiczę, nie odżywiam się jakoś bardzo zdrowo, to dlaczego mam wymagać efektów? Raczej po prostu wychodzę z takiego podejścia, że jeżeli założyłem, że priorytetyzuję inne rzeczy w życiu, no to nie będzie raczej moim kompleksem. W sensie pogodziłem się z tym, że tak po prostu jest, no bo to jest, jakby nie zrobię tego, no to nie będę miał takiej sylwetki. Jakbym poszedł na ten trening, to bym mógł tą sylwetkę mieć, ale wybrałem rzeczy dla mnie ważniejsze albo takie, które bardziej sprawiają mi frajdę. Co jest dla ciebie najtrudniejsze w relacji publicznej? Pewnie to, że co wspomniałem wcześniej, tak samo jak działa tylko przy jednostce, że gdy gdzieś wyjdziesz, w przypadku relacji jeszcze bardziej zwracacie na siebie uwagę. Gdybym był z drugą rozpoznawalną osobą, no to potencjalna szansa na to, że te pary oczu, które na nas patrzą, się podwoją, jest jeszcze większa. Pewnie to by mi najbardziej przeszkadzało. Sam fakt też pewnie śledzenia każdego kroku, ale ja raczej do tego podchodzę, że to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, efekt uboczny. To jest faktycznie ta wada, która gdzieś mi przeszkadza, ale też potrafię się z tym pogodzić. Okej, a ile twoim zdaniem potrzeba czasu, żeby przestać kogoś kochać? Zależy, kto jak definiuje miłość i słowa kocham cię na pewno i czym one dla kogo są. I wydaje mi się, że sam czas pod kątem wygaśnięcia tego uczucia jest zależny od tego, jak ono intensywne było, jak się narodziło i ile trwało. Nie ma tak zero-jedynkowej odpowiedzi, przynajmniej z mojej perspektywy i moim zdaniem, żeby powiedzieć sobie, nie wiem, miesiąc, 3 miesiące. Nie potrafię ci powiedzieć. Wydaje mi się, że może nawet, jeżeli kogoś już raz pokochasz, to w pewien sposób i tak będziesz kochać tą osobę. Tak może być. Możesz tak powiedzieć, Julce? Jeżeli powiem teraz zero-jedynkowo, że tak, to ludzie odbiorą to po swojemu z każdą własną definicją miłości. Ja potencjalnie mam inną niż większość ludzi, więc ja potrafię powiedzieć, że kocham też przyjaciół swoich. Przypuszczam, że też tak masz i myślę, że większość ludzi tak ma. I jeżeli jakąś miłością darzę Julkę, to bardziej przyjacielską. A wierzysz w przyjaźń damsko-męską? Wierzę.
Nawet znam takie przykłady ludzi, którzy się świetnie dogadują. Ja też, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest wtedy taka przyjaźń, że do niczego nie dochodzi już tak, wiesz, między sobą. Żadnych zbliżeń. Z tego co wiem i z tego co mówiłeś też publicznie, jakby między tobą a Julką też do takich zbliżeń jakby dochodziło i jakby wydaje mi się, że tutaj już to przyjacielskie do końca tak intencjonalnie nie było. Przez pewien czas jeszcze nie, później już tak. Okej. Okay. Już zero-jedynkowo. Czyli teraz traktujesz ją jako swoją przyjaciółkę. Tak, już bardziej tak. No, widocznie wymagało to też trochę czasu i ode mnie i od niej, żeby tak się stało. I czujesz, że możesz ruszyć dalej? Myślę, że tak, ale... Tak jak już też wcześniej rozmawialiśmy, wydaje mi się, że krzywdziłbym raczej drugą stronę teraz bardziej niż wnosił coś pozytywnego do relacji przez mój brak czasu. Muszę to zapytać, bo będzie mnóstwo pytań o to. W takim razie, kim dla ciebie aktualnie jest Faustyna? Przez nagrom projektów i moich i jej też kontakt ostatnio zmalał. Bardzo w ostatnim czasie, pomimo tego, że bardzo ją lubię. I bardzo się polubiliśmy pod każdym kątem i tym romantycznym, o czym ona już wspomniała, i też bardziej przyjacielskim. Ale no... Ta relacja też raczej nie powstała, wydaje mi się, z mojej winy bardziej niż z jej, bo też nie będę w stanie poświęcić czasu i też jasno określiła mi Fausti swoje potrzeby, ja określiłem swoje i pomimo tego, że wiem, że ona była w stanie moje, powiedzmy, zaakceptować, to wiem, że znowu ona mogłaby tak samo jak w przypadku Julki cierpieć po jakimś czasie, bo nie dałbym jej tego, co jasno komunikowała, że potrzebuje. Raczej to z tego wyniknęło. I też nie chciałbym jej ranić, ja po prostu nie lubię ranić. A podjęcie tej decyzji, powiedzmy, gorszej pod kątem, że ta relacja się rozpadnie lub się nie wydarzy, będzie taką chwilowym bólem, ale w ostatecznym rozrachunku dwie strony wyjdą na tym z mniejszym cierpieniem, niż gdyby to miało trwać, moim zdaniem. Z jakich trzech miejsc uciekasz najczęściej w momencie, kiedy coś takiego dzieje się w twoim życiu, że już cię to przerasta, jesteś smutny, albo po prostu potrzebujesz czasu dla siebie? Boisko. Okej. Zdecydowanie boisko. Czyli znowu wracamy do tego dzieciaka, czyli piłka nożna i ta pasja. Najgłębiej to jest i to faktycznie jest rzecz, która mnie resetuje, realnie mnie resetuje, odcina mnie od rzeczywistości. Jak jestem na boisku, to liczy się tylko to, nic więcej, o niczym nie myślę. Te instrumenty, które też wymieniłem, pianino i gitara, jak już gdzieś tam ciężko mi jest na głowie, to po prostu sobie gram. A jakie jest twoje guilty pleasure? Trochę oglądanie Minecrafta. To jest w ogóle też tak rozwinięta branża na YouTubie, że oni robią tak fajne rzeczy montażowo i tak fajnie opowiadają historię, że dalej się z tego uczę. Jeżeli mógłbyś nagrać jeden film, w którym możesz zrobić cokolwiek, to co to byłby za film? Jak byłby zatytułowany? 7 dni na księżycu. Jak cokolwiek mi dajesz, to chyba to. Okej. A jest coś, czego w życiu żałujesz? Każdy mówi na takie pytanie, że niczego nie żałuje, bo doprowadziło go do tego miejsca, w którym jest. I trochę tak jest, z tym się też zgadzam, ale myślę, że będą rzeczy, których żałuję. Żałuję to jest ciężkie też słowo, ale że mogłoby być inaczej. Ja na przykład z tą piłką nożną mam trochę tak, że jak byłem młodszy, to faktycznie byłem dobry, ale przez to, że byłem też skromnym dzieciakiem i w ogóle zamkniętym w sobie bardzo, to... Nie traktowałem tego w ogóle w ten sposób. Teraz dopiero z perspektywy czasu na to patrzę, że faktycznie byłem całkiem niezły. To trener mój proponował, żebym zmienił klub. Tylko że ja przez to, że byłem zamkniętym dzieciakiem właśnie i miałem tam swoją grupkę przyjaciół, miałem już ludzi, którzy mnie znają, gdzieś pobudowane relacje, nie wyobrażałem sobie kompletnie tego, że muszę iść do nowego klubu, przedstawiać się, poznawać z nowymi ludźmi, a co jak oni mnie nie polubią i tym podobne, i w ogóle nie patrzyłem na to pod kątem kariery piłkarskiej, chociaż zarówno moi rodzice, jak i trener gdzieś tam to sugerowali, ale rodzice ostatecznie dali zdecydować mi, a że ja byłem dzieckiem, tak jak już wspomniałem, takim, a nie innym, no to zdecydowałem, że wolę zostać. I potencjalnie jest szansa, że gdybym wtedy podjął inne kroki, no to w tą piłkę może bym grał. Jakimi słowami zakończyłbyś książkę o sobie? Z dniem dzisiejszym bym nazwał chyba to niedokończona historia w tym momencie. Czyli ciąg dalszy nastąpi. Raczej tak. Okej, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Również.